Zator i cztery gminy wiejskie, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów. Z około 155 tysiącami mieszkańców jest jednym z ludniejszych powiatów województwa małopolskiego. Zgromadziliśmy się dzisiaj w gościnnych murach Oświęcimskiego Centrum Kultury, by wspólnie świętować 20-lecie powiatu oświęcimskiego. Historia powiatów jako części administracji państwowej, w tym również Urzędu Starosty, sięga drugiej połowy XIV wieku. Dzisiejszy zakres działania powiatów częściowo wynika z historycznej tradycji, ale w większej mierze z rozwiązań nowoczesnego, demokratycznego państwa prawa. Przez te 20 lat powiat oświęcimski zmienił się. Jak bardzo się zmienił, to widać w każdym zakątku powiatu, ale jest to sukces zbiorowy. To, co podkreślałem na gali, o co prosiłem na końcu również starostów, żeby swoje podziękowania i swoją też opinię zawarli w tym końcowym zdaniu. Dla mnie jest to istotne, że jest to wspólna praca wielu set ludzi. Na pewno starostwo się zmienia, zadania się zmieniają, przybywa tych zadań. Natomiast ja jako rodowity mieszkaniec Oświęcimia pamiętam początki starostwa, chociażby od strony infrastrukturalnej i wydziałów w różnych miejscach usadowionych na terenie miasta. No dzisiaj jest to jeden urząd, wszystko skupione na ulicy Wyspiańskiego. Myślę, że przyjazny urząd dla petentów, bo tak ma być. No i na te 20-lecie wypada sobie chyba pożyczyć przynajmniej kolejnych 20 lat, żeby powiat istniał, rozwijał się, żeby samorządność w Polsce się rozwija, no bo nie ma co ukrywać, że samorządność jest solą generalnie demokracji i tak powinno być. Tworzyliśmy powiat w sytuacji, w której i przepisy były bardzo niejasne i kompetencje, dopiero uczyliśmy się tego tak naprawdę od początku, budując zarówno taką wspólnotę ludzi, którzy chcieli coś dobrego zrobić, ponad tym, co istniało, czyli gminy. I trudności było naprawdę bardzo wiele, dlatego że główny problem to jest przede wszystkim brak finansów. Dzisiaj to, czym dysponuje powiat, a tym, co było kiedyś, to jest rozpiętość olbrzymia, wręcz nieporównywalna, więc możliwości również były zupełnie inne. Ale tego, co nam nie brakowało, to na pewno zapału, ponieważ pracowaliśmy czasem nawet do godziny drugiej w nocy. To świadczy o tym, że jednak staraliśmy się do końca dogadywać pewne rzeczy, które były potrzebne, a jednocześnie nieprecyzyjnie sformułowane prawem, które wtedy istniało. Myślę, że wszyscy, którzy byliśmy wtedy radnymi, mamy satysfakcję, że tworzyliśmy podstawy powiatu, a dzisiaj to jest już rzeczywiście okrzepły, dobrze zorganizowany, mocny powiat. Myślę, że przyszłość będzie dla niego lepsza. Cieszę się, że mogę złożyć życzenia wszystkim mieszkańcom powiatu oświęcimskiego z okazji tej pięknej rocznicy 20-lecia istnienia powiatu. Mam nadzieję, że współpraca z powiatem Dachau będzie się nadal rozwijać. Życzę Państwu szczęścia i pomyślności dalszego rozwoju tego pięknego powiatu i mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się w Dachau. Imagine all